Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Wróżka Fortuna z tej strony się kłania. Zapraszam znaki powietrza, bliźnięta, wagę i wodnika do wysłuchania horoskopu tygodniowego od 22 do 28 października 2018 roku. W poniedziałek, kochani, wspaniała energia kielichów. Emocjonalnie będziemy spełnieni. W uczuciach tutaj właśnie satysfakcja wielka, także w pracy przyjazna atmosfera i jakieś realizacja jakiegoś projektu, jakieś świętowanie się szykuje. Ważny okres w życiu mamy za sobą. Bardzo jesteśmy z tego powodu zadowoleni i tutaj właśnie wybierzemy się gdzieś w jakieś miejsce, gdzie jest duża ilość ludzi, jakieś kluby, jakieś puby wieczorem może będą tutaj właśnie miały miejsce, ale także fora internetowe czy społecznościowe. Także we wtorek właśnie jest dalszy ciąg. Trójka kielichów mówi nam o świętowaniu, o celebrowaniu. Właśnie tutaj też możemy się udać właśnie świętować jakieś zwycięstwo, jakieś no coś wspaniałego, co nam się tu jest przydarzyło. Tu jest zakończenie etapu trudnego i początek tak jak gdyby czegoś lepszego w życiu. Coś lepszego tutaj dla nas się zaczyna. Niektórzy mogą udać się tutaj do salonu piękności, ale także uroczystość rodzinna może być, czy w gronie znajomych, czy w gronie w pracy. Tu jest skupisko ludzi świętujących, którym przyświeca właśnie jakaś jedna idea, łączy ich jeden tutaj cel. Bardzo pięknie tydzień się rozpocznie. W środę trochę strat, może to być spowodowane właśnie z emocjami, może tutaj właśnie być spowodowane z finansami. Tutaj nie będziemy mogli zaspokoić swoich potrzeb w środę. No czasem tak bywa, że coś nam tutaj właśnie doskwiera. Czasem jakieś plotki, czasem właśnie bieda emocjonalna czy bieda finansowa. Z czymś takim tutaj właśnie możemy mieć do czynienia w środę. W czwartek będziemy trochę przeciążeni pracą, życiem, wszystkim. Takie wypalenie. Możliwe, że zbyt dużą odpowiedzialność przyjęliśmy na siebie, czy to w pracy, zbyt wiele obowiązków, czy w domu za partnera przejęliśmy jakieś obowiązki. Także tutaj układ kostny i układ krwionośny możemy mieć obciążony. Problemy z kręgosłupem tutaj uważajmy. Energia piątki buław. Tutaj w piątek energia właśnie dzień taki, w którym możemy udać się na jakieś boisko, czy na jakieś sportowe wydarzenie, do jakiejś hali, gdzieś, gdzie są zawody sportowe, gdzie jest rywalizacja. Możemy mieć dzień nerwowy, w pośpiechu wszystko będziemy robić. Także możliwy konflikt, możliwa kłótnia właśnie w życiu osobistym. Tutaj uważajmy na piątek, ale to niekoniecznie, to nie dla wszystkich. Energia jest także przejściowa, proszę pamiętać. W sobotę szóstka monet. To jest karta dawania i brania, energia taka, że może tu będziemy musieli komuś pomóc, okazać hojność, tutaj może trzeba będzie. Pamiętajcie, że tutaj hojność w tym aspekcie jest zawsze z powrotem, bo to jest karta dawania i brania.
wiąże się właśnie z rewanżem w najbliższej przyszłości. Także dobre stosunki z ludźmi. Możliwe, że niektórzy będą upiększać swój dom. Także niektórzy może będą z przyziemnych spraw załatwiali właśnie sprawy w banku czy w urzędzie, tam też otrzymają pomoc. Bardzo sobota pracowita raczej. No i oczywiście niedziela, ósemka monet. To jest też pracowity dzień. Dobrze możemy pracować w domu, wziąć prace zlecone. Także to jest dobry dzień na to, by zacząć coś nowego. Zrealizowanie jakiegoś właśnie nowego zadania, czy to w pracy, możemy wziąć pracę do domu, tak jak mówię, możemy zacząć naukę. Tutaj coś nowego. Dzień, w którym właśnie wszystkie przedsięwzięcia zakończą się sukcesem. Będziemy bardzo skoncentrowani na tym, co robimy, również i tutaj w związku. Trzeba będzie mocniej się zaangażować i właśnie podziałać w związku. Dzień bardzo pracowity w każdym aspekcie życia, czy to w pracy, czy w związku, czy ogólnie pełna koncentracja w życiu. Kochani, bardzo zróżnicowany, choć przyjemny, ciekawy tydzień. Na pewno będzie się wiele działo. Nie ma bardzo negatywnych kart. Uważajcie na swoje zdrowie, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli z kimś horoskop nie rezonuje, zapraszam do czytań indywidualnych. Kontakt jest pod filmikiem, jest mój e-mail. Zapraszam serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam wszystkich.